Wielkie sprzątanie brzegów Jeziora Długiego zorganizowali olsztyńscy wędkarze. Akcja miała głównie cel edukacyjny. Sprzątaniem zajęły się m.in. dzieci. Jak mówią wędkarze, chcieli je uświadomić, że warto dbać o miejskie zielone zakątki, których w Olsztynie nie brakuje. Zaangażowanie młodzieży przerosło oczekiwania dorosłych. Zaangażowani świetnie, tam wyciągają, nawet z podziemi śmieci znajdą. To, co w wodzie nie mogę sięgnąć, wołają nas starszych tutaj o pomoc do wyjęcia. Zmieniliśmy się na dwie grupy, żeby szybciej obejść całe jezioro i posprzątać. Efektem akcji było kilkanaście worków wypełnionych śmieciami. Wśród nich znaleźć można było przede wszystkim butelki i puszki po alkoholu. Zarówno dzieci, jak i dorośli byli zaskoczeni różnorodnością odpadów szpecących okolice jeziora. Śmieci się rozkładają i mogą zabić zwierzęta. Ludzie chodzą, ścieżki porobione, kosze są, natomiast ludzie rzucają, jak widzicie, wszystko do wody, bo to nie widać, nie? A kosze są porstawiane, eleganckie alejki są porobione. Nie wiem, czy trzeba policjanta, żeby to pilnował, czy straż, żeby tutaj tego pilnowała, czy jak. Sprzątanie brzegów Jeziora Długiego to inicjatywa, którą wędkarze organizują dwa razy w roku, po wakacjach i przed rozpoczęciem sezonu. I jak mówią, za każdym razem jest tu dużo pracy.